Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla panien zodiakalnych, ascendentalnych, słońcu w księżycu. Jeśli macie ten znak, to zapraszam. Zaczynamy od tarota. Oczywiście, jaki to będzie miesiąc dla panien. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy ciekawego. W miesiącu wrzesień. Na pewno ważny miesiąc, dwa arkana główne się pokazały. Dużo miłości i dużo uczucia u panny. Może być zakochanie od pierwszego wejrzenia nawet. Tutaj też ktoś może was zaskoczyć mile. Możecie udać się gdzieś do muzeum na jakieś takie ważne spotkanie, jakiś koncert, na który czekaliście. Tam możecie zapoznać kogoś. No i oczywiście tu zaproszenia od rodziny też. Miesiąc dosyć pracowity i możliwe, że otrzymacie tutaj jakieś zaległości finansowe, które naprawdę były już przez dłuższy czas przez was właśnie oczekiwane, także tu dużo się wyjaśnić może. No, życzę wam tego bardzo gorąco. Co w pracy, co w karierze dla panny? Co tu będzie się działo w pracy? Pracy przywiązanie do tych swoich obowiązków, ale też duża pomoc i wsparcie poprzez dodatkową ofertę pracy. Też musicie, moi kochani, żonglować finansami, zbytnio nie wydawajcie dużo pieniędzy. Jest tutaj też trochę obaw o tą pracę, czy podołacie, na pewno otrzymacie wsparcie i to jest pewne. Także poradzicie sobie. A jeszcze w finansach ja tutaj dopowiem. Finanse. Finanse dla panny na wrzesień. No tak. Powiem szczerze, będą te finanse, ale tak. Tutaj częściowo będą zablokowane na jakiś cel, bo oszczędza panna. Ktoś może też z przeszłości być, moi kochani, zaangażowany w wasze życie finansowe, ale uważajcie, bo cały czas w tym miesiącu będziecie bardziej oczekiwać na polepszenie finansów, jak zarabiać, tak? Jest troszkę takiej stagnacji, pomimo tego, że finanse będą w miarę względne przy czwórce monet, to jednak oczekujecie na poprawę cały miesiąc. No tak wychodzi. Co w miłości, w uczuciach? Co w miłości? O, patrzcie. W miłości, moi drodzy, powrót kogoś z przeszłości, bądź też wyjaśnienie sprawy jakiejś zagadkowej. Możecie poczuć odrodzenie uczuć u niektórych, a u niektórych to może być sprawa rozwodowa nawet. U jednostek, ale może tak się zakończyć. Tutaj szeroko będziecie sobie wyjaśniać pewne sprawy w uczuciach. W uczuciach taka blokada, stagnacja. I też, moi drodzy, wyjaśnianie, potrzeba tego wyjaśnienia, bo jest jakaś taka mimo wszystko atmosfera nieszczerości, niejasności. Także, kochani, wyjaśniajcie póki czas. No dobrze, moi drodzy, teraz zobaczmy, co w domu u panny, co w domu się będzie działo we wrześniu. W domu trzeba uważać na spory, kłótnie, jakieś relacje przerwane. Słabo jakoś to wygląda, bo tutaj są ograniczenia z powodu może emocji. Czy to będzie jakaś kłótnia, czy to będzie, moi drodzy, brak finansów. Oczekiwanie na finanse, to w tym domu będzie czegoś jednak, czy emocji, czy tutaj finansów, czy jakichś spraw, będzie czegoś brakowało. Za
czymś lub za kimś będzie panna tęskniła. Dopiero koniec miesiąca przyniesie jakieś rozwiązanie poprzez zmianę miejsca czy szukanie czegoś nowego, rozwiązania tej sytuacji. Nie będzie tak źle, ale po prostu no, niektóre rzeczy mogą się wymknąć spod kontroli i tutaj w tym domu naprawdę może zrobić się tak pusto na raz. Ktoś może wyjechać, możecie się z kimś pokłócić, może po prostu też pożyczycie komuś pieniądze i będziecie później tego żałować. Także tutaj musicie zwrócić uwagę na swoje też zachowanie i na swoje słowa. Co w zdrowiu, moi drodzy, co w zdrowiu? W zdrowiu pamiętajcie o sobie, tak? Przede wszystkim, bo tutaj może być jakaś energia taka przyjść słabsza, chęć odpoczynku, może być zwolnienie lekarskie, to dla niektórych urlop, ale może być zwolnienie, uważajcie na plecy, korzonki, dolne partie kręgosłupa. Będzie oczywiście wyzdrowienie, na pewno, ale przede wszystkim musicie też uważać jeszcze na głowę i uszy. Takie mogą być dolegliwości, stresy różnego rodzaju, które mogą Was dopaść. Ogólnie będzie polepszenie w zdrowiu, ale pamiętajcie, żeby dbać o siebie, bo jest tutaj słabsza energia i to od samego początku miesiąca, ale będzie później dobrze. No i oczywiście niespodzianki dla panny. Jakie niespodzianki? Niespodzianką będzie, moi drodzy, znalezienie nowej drogi, jakiegoś rozwiązania. Wiele spraw się wyjaśni, czy w uczuciach, czy w relacjach, czy też w finansach. Będziecie dążyć do równowagi i balansu życiowego i to Wam się uda, bo znajdziecie jakieś nowe rozwiązanie. To nie będzie bardzo łatwy miesiąc, już to widać, ale na koniec miesiąca niespodzianką będzie wyjaśnienie, będzie ta energia zrównoważona. Powrócicie do siebie, że tak powiem. I nawet możecie tutaj z kimś się pogodzić albo zaprzyjaźnić w tym miesiącu. Także myślę, że bardziej koniec miesiąca będzie ciekawszy jak początek. No dobrze, moi drodzy, ale pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje zdrowie, panny, bo tam było takie małe zagrożenie. Dbajcie o siebie. Pozdrawiam i życzę wspaniałego września. Do usłyszenia.